To pomódlmy się na początek przed konferencją o krzyżu. Dobry Ojcze, i Ciebie, Maryjo, prosimy o prowadzenie w tym słuchaniu słowa o krzyżu, o znaku męki i zmartwychwstania Chrystusa, o znaku naszego zbawienia, o znaku nowego życia. Odsuwaj od nas wszelką trudność w słuchaniu, wszelkie przeszkody, wszelkie trudności, a uzdolnij, otwórz nasze uszy do tego, byśmy słuchali nie tylko uszami, ale też sercem. Ty sam, dobry Jezu, bądź dla nas błogosławieństwem. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Krzyż. Można powiedzieć, najtrudniejszy temat. Jednocześnie nieunikniony. Niewygodny do głoszenia, ale jeżeli byśmy nie głosili o krzyżu, byśmy się sprzeniewierzali Ewangelii. To jest trudne, bo widać to choćby, gdy Jezus mówi i zapowiada choć trzykrotnie na kartach Ewangelii, mówi, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, będzie wydany w ręce ludzi, oni go ubiczują, zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I jak powiedział to pierwszy raz, zaraz Szymon wziął go na bok i mówi, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Oczywiście gdzieś w tym domyśle jest, na mnie też to nigdy nie przyjdzie. Bo Jezus potem mówi, nie jest uczeń nadmistrza. Jeżeli z zielonym drzewem, to czynią, co się stanie z suchym. Jeżeli mnie prześladowali i was będą prześladować. Ja czasami tu powtarzam, przyjechałem do was z Łodzi, jest bajka o Łodzi. Znacie bajkę o Łodzi? Łódź się, łódź. Nie łudźcie się. Jezus mówi często, to słowo używa, nie łudźcie się. Nie jest uczeń nadmistrza. Jak ja szedłem jako mistrz tą drogą, to jeżeli jesteście uczniami, też będziecie szli drogą krzyża. Bo nie da się z martwych wstać, jak się wcześniej nie umrze. To jest normalnie wpisane w nasze życie. I nie mówię tego, broń Boże, żebym się tu mądrował, bo co ja takiego przeżyłem? Patrzę na niektórych z was i nie będziemy się tu licytować, kto bardziej cierpiał. Nie? Cierpienia jest pod dostatkiem w tym świecie. I nie ma co mówić, o, będzie Ewangelia sukcesu teraz. Jak tylko uwierzysz w Pana Jezusa, to On cię uzdrowi, to On wszelkie cierpienia odsunie. To nie znaczy, że nie uzdrowi. Ale to nie znaczy, że nie będzie cierpienia. To nie znaczy, że nie będzie śmierci. Tak jak jeden z naszych starszych ojców mówi, zasada jest taka, młody może umrzeć, a stary musi. To jest taka mądrość starszego człowieka, jakby, który się nie łudzi. A jednocześnie, gdyby w naszym cierpieniu chodziło tylko o to, co na tym świecie jest doświadczalne, to znaczy, że nic nie zrozumieliśmy z tego, co przyniósł Jezus. Bo nie o to chodzi, że jest cierpienie, czy nie ma cierpienia, tylko do jakiej perspektywy, do jakiej drogi Jezus nas zaprasza. Nie unikając cierpienia, bo gdyby chciał unikać, to by się nie stał człowiekiem. A on się stał człowiekiem i tak jak Biblia mówi, przyjął na siebie wszystko, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu. Wszystko. Również cierpienie, również śmierć.
To nie jest ktoś pozorny. To nie jest anioł taki, tylko ciało duchowe. Nie, on stał się prawdziwym człowiekiem. Co więcej, wierzymy w to, w Kościele, że również jak wstąpił do nieba, to jako prawdziwy Bóg i dalej prawdziwy człowiek. Nie? Owszem, ma przemienione ciało, ale tak jak się choćby ukazuje uczniom po zmartwychwstaniu, to ma rany. Mówi do Tomasza, jeżeli nie wierzysz, włóż swoje palce w miejsce gwoździ i rękę do mego boku, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Nie? To jest konkret, to nie jest fikcja. To nie jest tylko taka opowieść, wiecie. Znaczy, to jest... Powiem tak. Ja przyznam, że w pewnym momencie, byłem wtedy młodym kapłanem w Poznaniu, miałem bardzo mocne pokusy co do tego, że nie mam prawa stawać na ambonie i nic mówić. Bo jakoś, nie wiem, czy to diabeł, czy Duch Święty, pokazywał mi ludzi udręczonych, cierpiących, takich mi wysyłał do spowiedzi, takich widziałem w ławkach kościelnych. I mówię, ja, młody, będę teraz wychodził na ambonę i będę się mądrował na temat Ewangelii. Nie? Mówię, nie mam do tego prawa, żeby tu stawać, bo nie mam żadnego poważnego doświadczenia w życiu. Cierpienia, bólu, straty. Nie mam prawa tu stać. Tyle, że byłem posłuszny przełożonym. Jak przeor mi kazał iść na mszę, no to szedłem z posłuszeństwa. I modliłem się całym sercem. Panie Jezu, po prostu ocal mnie z tego. Z tego stanu rzeczy. I wierzę teraz z perspektywy, że to zrobił. Chodziłem wtedy na studia doktoranckie i to było przedziwne. Bo też miałem coś takiego, bo ja jestem trochę taki, wiecie, przekorny. Jakby i mówię, nie znam żadnego brata spośród dominikanów, kto by mógł mi przekonująco wytłumaczyć, skąd cierpienie i śmierć. My wszyscy za lekko żyjemy, żeby ktoś tu mógł mi powiedzieć na to pytanie, nie? Więc wykluczyłem wszystkich moich braci, nie znałem żadnego księdza, żadnego, nie wiem, profesora, nie wiem kogo, mnicha styranego życiem, kto by mi to mógł wyjaśnić tak, żebym ja mógł mu uwierzyć. I wtedy na tych studiach, gdzie byłem, musiałem sobie dobrać wykłady i nagle, nie wiadomo skąd, zjawił się taki pastor, Weirich pamiętam, miał na imię, który po pierwsze jako Niemiec napisał swój doktorat z cierpienia w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i innych w polskich. Tak? I, czy tak jak mówią, niemieckich w Polsce, niech będzie tak poprawnie, prawda? Że on napisał z tego doktorat, a sam na co dzień pracował na onkologii dziecięcej w klinice w Niemczech. Jako kapelan. Więc codziennie był towarzyszem śmierci małych dzieci na onkologii i jednocześnie wykładał to. Ja potrzebowałem kilka semestrów chodzić na te studia i słuchać o tym, jak się ma Bóg do cierpienia, żeby wreszcie coś we mnie się przełamało. Ten cały mój bunt, ta niezgoda. I pamiętam tylko jedną historię, pozwólcie, że przytoczę. Że w którymś z obozów koncentracyjnych był taki chłopiec, taki wiecie, żywe srebro. Taka radość całego obozu. Także ci więźniowie sobie od ust oddejmowali chleb, żeby tylko on miał co zjeść, żeby był taką radością w obozie. No ale tak jak to bywało, jak uciekł ktoś, to za jednego brali 10 i wieszali, tak? I w pewnym momencie właśnie ktoś tam, była jakaś ucieczka i między innymi wzięli tego chłopca i wszyscy więźniowie na placu apelowym i wieszali ich po kolei, również tego chłopca. I gdy go wieszali, była cisza, że muchę było słychać.
I z tej ciszy nagle odzywa się taki głos: gdzie jest Bóg? I znów długa cisza. I drugi głos: wisi tam na szubienicy. Przyznam, dzisiaj się wzruszam tym, że to był dla mnie przełom. Bo wtedy do mnie dotarło pierwszy raz, że mój Bóg, nasz Bóg, Jezus Chrystus, On się nie mądruje o cierpieniu, nie wyjaśnia, nie teoretyzuje, tylko idzie umrzeć. Choć jest niewinny, idzie umrzeć za mnie i za ciebie, oddać życie. Tylko że dodatkowo to się na śmierci nie kończy. Tylko potem jest zmartwychwstanie, żeby mnie i tobie dać nowe życie. Bo można być takim bohaterem, że oddam życie za drugiego, ale masz moc zmartwychwstać i dać życie temu człowiekowi jeszcze raz? Nie. To jest Bóg, który się przed niczym nie cofnie. Nie ma większej miłości. To, co mówiliśmy sobie na homilii. Jak gdy życie swoje oddajesz za przyjaciół, ale nie po to, żeby być bohaterem, tylko żeby oni mieli udział w nowym życiu. I Jezus wie, jak to zrobić. Jako jedyny wie. Dlatego krzyż, gdy widzimy, to gdy patrzymy na to bez miłości, albo patrzymy, jak to się mówi, tylko po ludzku, to jest znak kaźni. Ale jeżeli patrzysz z miłością i patrzysz w Duchu Świętym, to jest znak śmierci i zmartwychwstania, czyli znak zbawienia, czyli znak nowego życia. To jest niesamowite doświadczenie. Jeżeli my nie głosimy o krzyżu, to tak naprawdę pozbawiamy się siły w wierze. Możemy mieć mądre głowy, ale nie mamy mocy. Mocy, by dać nowe życie. Dopiero jak przyjmę krzyż i zmartwychwstanie, to ja mogę dać to, co przyjąłem, nowe życie. I można naprawdę, nie wiem, nawet do zakonu wstąpić i tego nie wiedzieć. Znaczy, ja mówię to specjalnie trochę, dlatego że ja mam też takie doświadczenia. Dużo głoszę rekolekcji do sióstr zakonu. I wam powiem doświadczenie. Byłem na jednych rekolekcjach i w pewnym momencie przyszło mi tak do serca, że mam zrobić taką adorację krzyża dla sióstr. Tylko szukałem, gdzie tu jest jakiś krzyż. Znalazłem przy wejściu do klasztoru. Taki duży, większy ode mnie. Duży krzyż. Taki jak siostry wychodzą, czy wracają z miasta, to całują tam Pana Jezusa. Ja go zdjąłem ze ściany, wziąłem do kościoła, stanąłem i tak mówię do sióstr: teraz jest czas adoracji. Tylko krzyż to nie jest coś. Krzyż to jest ktoś. To jest Jezus Chrystus. Miłość. Tak jak mówimy w Apokalipsie, o tym czytamy: baranek umarły, a żyjący. Każda z was może podejść, teraz mówię, adorować ten krzyż tak jak chce. Może uklęknąć, ucałować. Ja będę stał, tylko trzymał. I potem następnego dnia przyszła jedna siostra i mówi tak: Ojcze, ja jestem niewierząca od lat. Jestem w tym zakonie, no bo gdzie mam się podziać. Jestem nauczycielką, to mnie nawet potrzebują. Dobrą jestem nauczycielką. Uczę w tej naszej szkole, także
jestem pożyteczna, ale z Panem Bogiem dawno nic, od lat. Przyjechałem na te rekolekcje, no bo jest nakaz. Wybrałam akurat te, powiem szczerze, mówi, no bo popatrzyłam, gdzie się będę najmniej nudzić. No i tak wybrałam ojca. Nie? Nie, na nic nie liczyłam, nic, bo to które już moje rekolekcje. Ale jak wchodziłam do klasztoru, właśnie mijając ten krzyż, mówię, chciałabym Cię spotkać żywego, ale powiedziałam to bez wiary. Ojcze, wczoraj jak ojciec trzymał krzyż, uklęknęłam przed nim, zamknęłam oczy, dotknęłam pasyjki, to było żywe ciało. Mówi, ja nikomu tego nie powiem, bo wszystkie siostry znają mnie jako takiego cynika. Więc jak ja bym to powiedziała, to by się śmiały albo by były zgorszone, że ja znów szydzę z Boga. Ale wiem, że ojcu to mogę powiedzieć, tylko to mówię, pewnie już nikomu nie powiem, ale musiałam powiedzieć. To ja już pójdę i poszłam. Druga sytuacja. Miałem rekolekcję dla sióstr franciszkanek, jednej z tych wielu gałęzi franciszkańskich. Ja jak głoszę do franciszkanów czy do franciszkanek, to tak tłukę w ambonę i mówię, musicie głosić o krzyżu. Jak macie takiego ojca jak święty Franciszek, wy jesteście pierwsi, jesteście pierwsze do tego, żeby głosić o krzyżu. Jeżeli mówię, święty Franciszek nawrócił się pod krzyżem w San Damiano. Jeżeli jak go pytali, jaki habit ma mieć mój zakon, powiedział w kształcie krzyża. Jeżeli mówił do braci, niech krzyż będzie księgą waszej Ewangelii, z której będziecie nauczać. Jeżeli miał stygmaty jak Jezus Chrystus, to macie szczególne błogosławieństwo i łaskę głoszenia o krzyżu. Nawróćcie się. Nie? No i tam pogłosiłem, mówię, dziś w nocy, cała noc dzisiaj, siostry, jest adoracja krzyża. Tylko wiem, że jeszcze coś ma być, ale nie wiem co, ale wiem, że któraś sióstr wie, co ma być. I przyszła jedna siostra po konferencji, mówi, czy my możemy pod ten krzyż położyć nasz habit. Mówię, to jest to. No i położyły habit, ja przyniosłem krzyż, położyłem przed ołtarzem i była całonocna adoracja krzyża. Następnego dnia przychodzi do mnie siostra. Po spowiedzi mówi tak, jeszcze muszę ojcu coś powiedzieć. Ja jestem na misjach od kilkunastu lat i już od kilku dobrych lat nie mam w ogóle żadnej relacji żywej z Panem Bogiem. Robię wszystko, co tam na misjach potrzeba. Oczywiście pracuję gorliwie, ale jestem jak wydmuszka. Na zewnątrz wszystko ładnie, a w środku pusto. Przyjechałam do Polski, no bo tam się pochorowałam właśnie. Byłam u lekarza i czekam na wyniki. Nie miałam się gdzie podziać. Ja nawet nie biorę udziału w tych rekolekcjach, tylko musiałam gdzieś przeczekać na te wyniki. I dowiedziałam się, że jest ta adoracja krzyża w nocy, więc pomyślałam, pójdę, bo nie mogłam spać. Ojcze, mówi, ja w tej nocy miałam obuczyny. Sam Pan Jezus mnie obuczył. Mówi, nie w habit, w krzyż. To jest to, wiecie. Ja byłem jestem dominikaninem. Mój ojciec, święty Dominik, widzę go, jak klęczy pod krzyżem i woła, co będzie z grzesznikami. Więc mój horyzont związany z krzyżem kończył się na klęczeniu pod krzyżem i wołaniu, co będzie z grzesznikami. I nagle ta siostra mi powiedziała, że można więcej. Że ty nie tylko możesz być pod krzyżem, ale możesz być obleczony, obleczona w krzyż. Czyli to ty jesteś znakiem zbawienia w tym świecie.
Potem zacząłem głosić, mówię, Franciszkanie, Franciszkanki, czy wiecie, że jesteście znakiem zbawienia? Jeżeli macie habit w kształcie krzyża, tak jak macie tą literę tau, tak? To tam, gdzie jest tau, anioł śmierci nie wchodzi. Tak jak w Egipcie. Tam, gdzie było napisane na drzwiach tau, tam anioł śmierci nie wchodzi. Tam, gdzie jest franciszkanin, nie ma śmierci. Jest zbawienie przez krzyż Chrystusowy. Ja tak mówię wzniośle, ale to jest prawda. A to nie jest zarezerwowane tylko dla franciszkanów. Ale też dla mnie, dla ciebie. Ty, tak jak mówiłem w niedzielę, Jezus mówi w przypowieści o chwaście, ziarnem są synowie królestwa. Dlatego Jezus nie chce siać tylko słowa, ale chce siać słowo, które stało się ciałem, czyli ciebie i mnie. A jednocześnie, jak czytamy uważnie o ziarnie, to widzimy, że jeżeli ziarno padnie w ziemię i nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I to jest o mnie i o tobie. Jesteśmy zaproszeni do tego, by być owocnym. To też jest moje doświadczenie, tak jak mówiłem, na homilii nie sprzed 30 lat, tylko z tego roku. Poszedłem na moje własne rekolekcje w katedrze w Łodzi. Były rekolekcje, akurat byłem. Mówię, a to skorzystam. No więc posłuchałem kaznodziei, no ale też słuchałem Ducha Świętego w swoim sercu. Mówię, Panie Boże, co pragniesz dla mnie? I słyszałem taki cichy nagle, taki szept czy głos. Czy chcesz nowego życia? Czy chcesz nowego życia? No ja trochę się tak mądruję, prawda, że jestem nowak, to z natury chcę nowego życia, prawda? No ale poczułem ciężar. Nie? Czy naprawdę chcesz nowego życia? No i przez te 3 dni rekolekcji tak dojrzewałem. 3. dnia była spowiedź. Poszedłem do jednego kapłana. Mówię, że takie mam grzechy, ale tak naprawdę cały czas na tych rekolekcjach słyszałem, czy chcesz nowego życia. To chcę wyznać tu na spowiedzi Panu Bogu, że chcę nowego życia. Pierwszy raz byłem na takiej spowiedzi, a ten ksiądz bez znieczulenia mówi, a jesteś gotów umrzeć? Ja się wyprostowałem najpierw, a potem popatrzyłem w serce. Mówię, tak. A on, a jesteś gotów być cierpliwy? Popatrzyłem w serce i mówię, tu trudniej, bo tak umrzeć to raz i już. A cierpliwy to trochę trudniej. Ale mówię, decyduję się być też cierpliwym. I on bardzo tak grzecznie, nie, słodko nawet bym powiedział, mówi do mnie czule. Słuchaj, no bo jak chcesz nowego życia, to jesteś jak ziarno. A jak jesteś jak ziarno, to musisz być gotowy na śmierć. Ale ziarno też, nawet jak obumrze, to nie wyrasta natychmiast. Więc potrzeba też cierpliwości, nim ono się przebije przez tą ziemię. Bo jakbyś go ciągle tam rozgrzebywał, to nic nie urośnie. Tylko musisz przez chwilę być cierpliwy, aż to urośnie i potem dopiero już będziesz widział, jak rośnie dalej. Nie? I na to mi pobłogosławił. Nie? I są nowe rzeczy, to już nie będę się z wami dzielił, bo to moja osobista sprawa, ale jakby to jest ten moment. Mówię o tym ziarnie też dlatego w kontekście krzyża, że to jest proste, że to jest codzienne. Tego nie trzeba wymyślać. Chyba nie ma nic gorszego, jak sobie wymyślać krzyż czy jakieś cierpienia dodatkowe. Chrześcijanie to nie są masochiści. Tylko jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjmować to,
co Bóg mi dał. To jest mądrość choćby dominikańskich mistyków. Mistrz Eckhart tak powiedział. Nie wymyślaj sobie sam ascezy, bo nie wiesz, jak będzie wyglądało twoje życie i co jest ci potrzebne do zbawienia. Zostaw to Bogu. Bóg cię poprowadzi i da ci takie doświadczenia, jakich potrzebujesz, żeby osiągnąć zbawienie. On cię kocha i wie, czego potrzebujesz. Natomiast jak? Co wymaga od ciebie? Nie ma większej ascezy, mówi mistrz Eckhart, jak przyjmować z wdzięcznością to, co cię w życiu spotyka. Jeżeli Bóg wie, jaka jest miara twojego życia, to da ci też takie cierpienia i tyle, które ci są potrzebne, by wejść do nieba. A ty tylko przyjmuj z wdzięcznością to, co cię spotyka. Bardzo mi się wydaje to mądre, najmądrzejsze, jak słyszałem. Bo jak sobie sam będę dodawał i wymyślał, a nic nie wiem ani o sobie, ani o Bogu, ani o miłości, już nie mówiąc o życiu wiecznym, to szkoda sił i czasu. Natomiast to, że jest to wpisane w moje życie i że ma być w moim życiu wywyższony krzyż jako miejsce chwały i objawienia się miłości, to jest ważne. Chciałbym was do tego też zaprosić, żebyście zobaczyli, jak to jest z krzyżem w waszym życiu. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie naszymi ludzkimi oczami, tylko żebyśmy poprosili Ducha Świętego. Bo bez Ducha Świętego nie można zrozumieć krzyża. Mógłbym tak obrazowo powiedzieć, że Duch Święty jest korzeniem krzyża. I są też takie przedstawienia krzyża, choćby w San Clemente, tam gdzie są Dominikanie teraz w Bazylice w Rzymie, gdzie jest w apsydzie piękny krzyż, z którego wychodzą gałęzie i piękne liście. Właśnie to, co ja mówiłem wam o ziarnku gorczycy i o tych pniokach, krzokach i ptokach, to jest o krzyżu. Nie ma innego drzewa, w którym moglibyśmy się gnieździć jako chrześcijanie, jak właśnie drzewo krzyża. Ale nie takie tylko dwie belki, tylko już drzewo życia. Że właśnie krzyż dla chrześcijanina przez Ducha Świętego jest najbardziej kwitnącym i owocującym drzewem. I nie ma się czego bać, chociaż po ludzku się wzdrygamy, to jednocześnie krzyż jest tym, do czego lgniemy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie obrazki, one są dość wzruszające, może nawet dość ckliwe, ale przekonujące. Czasami też tak się mówi, nie daje się krzyża na ślub. Są takie kraje jak Hiszpania, Włochy, gdzie się daje. Ale to trzeba rozumieć. Jak widzimy te ckliwe obrazki, ja pamiętam choćby teraz w Opolu, tydzień temu, gdy była adoracja krzyża, bo z ojcem Mateuszem tak to pomyśleliśmy, to jak przyszedł taki mały chłopiec, jak się tulił do tego krzyża, jakby naprawdę wiedział, że to nie jest coś, tylko ktoś. Tak go obejmował, tak. W ogóle się nie bał. To ja nie chcę powiedzieć, że on miał jakieś wielkie poznanie. Może to bardziej nam, którzy na to patrzyliśmy, było to potrzebne niż jemu. Ale chodzi o jakąś prostotę serca. Tak to właśnie jest. Pan Jezus mówi tak, nikt mi życia nie odbiera. Ja sam je oddaję. Gdybym tylko chciał, aniołowie by zastępami tu mnie bronili. Ale ja nie chcę tego, bo nikt mi życia nie odbiera. Mówi do kobiet, nie płaczcie nade mną, bo ja wiem, co robię.
Więc droga krzyżowa, czy w ogóle tajemnica krzyża, to nie jest do płakania nad Jezusem. Bo On wie, co robi, wszystko ma pod kontrolą. Co nie znaczy, że się nie poci krwią, to nie znaczy, że nie cierpi, ale On się na to decyduje. Nie muszę Go tam z tego wybawiać. Natomiast On mówi, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Dlaczego? Bo wy potrzebujecie tego, co płynie z krzyża. Więc zaczerpnijcie z tego. Nie? Z tego najczystszego źródła miłości. Nie? Ja przed wami otwieram swoje ręce po co? Żeby was przyjąć całych. Jak tylko mogę najszerzej. Nie ma nikogo, kogo bym nie przyjął. Chyba, że ktoś sam nie chce. Jak jesteś nawet łotrem, ale chcesz być przyjęty, to ja cię przyjmę. Chyba, że jesteś jak drugi, który nie chce. Nie? Jest to coś niesamowitego. Długo by można jeszcze mówić. Myślę, że w to też jest wpisane przebaczenie, pojednanie. Właśnie to, co wczoraj mówiłem o Eucharystii, czyli wszystko to, co się sprzeciwia jedności, wszystko to, co się sprzeciwia komunii. W tym znaku, który jest pionowy, czyli łączy niebo z ziemią, ale jednocześnie jest poziomy i łączy wszystkich nas, w tym jest pojednanie. A Jezus jest w centrum tego krzyża. To mnie jeszcze przekonuje, może już tu zląduję w tym, że jak ci uczniowie idą do Emaus, to co mówią do Jezusa? Ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się w tych dniach stało. On mówi, cóż takiego? I tak jak On nie wiedział wtedy, a był w centrum tych wszystkich wydarzeń, tak samo nie wie dzisiaj, co jest w moim czy twoim życiu. Jest w centrum, szczególnie tam, gdzie jest cierpienie, gdzie jest trud. Szczególnie tam On jest w centrum. I On się nie mądruje, tylko jest obecny. Nie? Trwa przy mnie, nie? Taki, jaki jest, bez zbędnych słów, tylko miłość, obecność, trwanie. I to w Twoje ręce powierzam mego ducha. A wtedy, kiedy ja oddaję w pełni całe moje życie, tak jak Jezus, mogę na nowo całe to nowe życie otrzymać. Ale to nie jest już moje, to już nie jest ode mnie, to już nie jest na moją miarę. Tylko to jest życie Boga samego. To jest pełne miłości, pełna miłości obecność. Może niech tyle starczy, bo nie potrzeba zbyt wielu słów. Tego, czego wam życzę i o co się modlę, i też proszę was o modlitwę i za mnie, i za siebie nawzajem, żebyśmy mieli to doświadczenie. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Nie uciekajcie przed krzyżem, ale też nie szukajcie na siłę. Pozwólcie, żeby on się zjawił wtedy, kiedy jest na to czas i miejsce. A on sam was poprowadzi tam, gdzie jest zbawienie i doprowadzi do życia wiecznego. Niech to się stanie. Amen.